Fura ci ucieka tam. To znaczy? No, Łukasz porywa. O kurde, niedobrze. A co ja powiem? No powiem, że czekamy teraz na werdykt, czy w ogóle mój motocykl nadaje się na wymianę na tych warunkach, które ustaliliśmy. Muszę sprawdzić, jak wygląda wałek rozrządu, w ogóle tam z góry rozebrać silnik, czyli cały czas niepewność, czy przyjadę z nowym sprzętem, czy nie. No i dlatego po prostu nic nie mówiłem, bo nie wiedziałem. Znaczy do tej pory nawet nie wiem. Stoję, patrzę sobie na motocykle i Kuba dobrał sobie kask, a ja czekam na werdykt. No wiadomo, no nie chciałbym tam za pół darmo dać mojej Husqvarny. I dlatego po prostu nie wiem, czy moja stoi na sklepie, ta którą wybrałem, czy na warsztacie. Nie mam pojęcia. Kuba już sobie wybrał MRF-y. No i co? Czekam. Tymczasem. Świeżo przyjechał z testów. Jak jeździmy na takie testy motocykli, to plusem jest to, że możemy potem kupić taką dymówkę, która ma tam przebieg 10 motogodzin i... Aha. Jest... Ale go przywiozłeś z testów, tak? Ze Słowacji? Tak. Dokładnie. No. O. Bo te motocykle jeździły były w kilku miejscach. Znaczy, w zasadzie ten to był na Słowacji i w Finlandii na tych dwóch eventach i z racji, że Słowacja była ostatnia, no to mogliśmy już odkupić ten motocykl testowy fabryczny. A co to jest w ogóle? Jaka pojemność? To jest czterosów 250. O! Czterosów 250. Motocykl, który mnie urzekł, bo jeździliśmy na wszystkich pojemnościach od 150, która jest nowością w tym roku, z homologacją. Do tej pory była 125 bez homologacji, a w tej chwili wychodzi 150 z homologacją. Także fajny motocykl dla młodzieży, dla ludzi, którzy zaczynają i nie chcą zbyt mocnego motocykla, tak? Także to bardzo fajna alternatywa, bo on jest lekki, poręczny, a jednocześnie no, jest pełnowartościowym motocyklem, czyli nie jest to jakaś tam 85, tylko już duży motocykl dla gabarytowo dorosłej osoby. Natomiast fajna alternatywa dla kogoś, kto zaczyna i tak jak mówię, nie chce mieć zbyt mocnego sprzętu, to 150 jest idealna. Nie? Ona jest mocna, bo ona jak się wkręci na obroty, to tam około 40 kilku koni ma, natomiast ładnie. Nie jest taka porywcza jak na przykład te duże dwusuwy typu 250 albo 300. Nie? Aha. To może dla mnie tak lat 150. No może tak, ale ty lubisz na kole jeździć, to myślę, że no to nie. Łatwiej będzie na czteropaku. Nie? Ta. Natomiast taka 150 to jak najbardziej do takiego jeżdżenia trialowego, czy tam jakiegoś slowly, takiego wolnego koła, czy tego typu rzeczy, to super sprzęt, nie? Bo jest czuć, że jest bardziej poręczna niż pozostałe modele. A powiedz, jakie zmiany są tutaj w tej modelu 2020 w 250? Tak, to zmiany... Do modelu 19. Tak, przede wszystkim silnik jest zmieniony, jest inna głowica, czyli to, co przed chwilą na serwisie oglądaliśmy, jest lżejsza głowica. To jest dosyć istotne, ponieważ głowica jest dosyć wysoko, czyli w tym centralnym punkcie, centralnym powiedzmy środku ciężkości ona jest odchudzona. Do tego nie mamy... W czterosuwach zrezygnowano z miejsca na kopkę. Dwusuwy nadal to mają, natomiast czterosuwy, ten element już, jak spojrzysz odpada. Sobie tutaj, to już go tutaj nie ma. O. To pokazała praktyka, że to jest po prostu niepotrzebne i te czterosuwy na wtrysku są na tyle niezawodne, że nie ma potrzeby, żeby miały dodatkowy rozrusznik nożny. Także to gniazdo zlikwidowano i to jest... No, kawał materiału, także też sporo wagi odeszło i to też w miejscu centralnym motocykla. Do tego mamy obniżone chłodnice. Chłodnice są niżej niż w poprzednim modelu. No czyli właśnie. Znowu środek ciężkości nam schodzi w dół. Aha. Motocykl ma niższe siedzenie, jest o centymetr niżej, czyli już nie będą potrzebne tak często zabiegi typu obniżanie fotela.
ta kość, która tutaj łączy łączy nam amortyzator, ona jest dłuższa, czyli automatycznie motocykl jest też troszeczkę niżej, co znowu że wpływa na środek ciężkości, na to, że jest niższy. No i w zasadzie oczywiście tak jest jeszcze subrama, czyli cały tylny, cała tylna część motocykla jest lżejsza od 30 kg. Inny tłumik, zupełnie nowy układ wydechowy. W tych modelach jest włączony już w tym miejscu. Uchwyty, które trzymają silnik, też są zrobione już z innego materiału, lżejszego i w inny sposób, tak żeby również były lżejsze. Generalnie chodziło o to, żeby na wszystkich elementach, na których można, żeby ściągnąć z wagi. I to 200 gram do 200 gram się zbiera i tak w kilku miejscach robi się nam konkretna różnica. Możemy za chwilę sobie zresztą zważyć, ile waży 19, ile waży 20. Możemy taki eksperyment sobie zrobić, bo mamy obydwa te modele w tej chwili. To będziemy wiedzieli dokładnie. Jeśli chodzi o dwusuwy, to już taki test zrobiliśmy i dwusuw nowa 300 20 jest lżejsza o 1,3 kg od poprzedniej 300. To jest dużo. To jest na tym etapie, że tak powiem, zaawansowania tych motocykli ponad kilogram to już jest konkretna różnica. To jest na tyle, że to czuć podczas jazdy. Tak jak mówię, nie wiem jeszcze jaka jest różnica w 250 czterosuwie, natomiast jeździliśmy na wszystkich modelach i ten najbardziej mi przypadł do gustu. Jest... Przybiłeś klamkę tak jak ja. No wiesz co, to są uroki modeli motocykli testowych, że no, klamki z reguły są albo połamane, albo pokrzywione, w tym wypadku skrzywiona, także to dlatego też kosztują odpowiednio mniej. No, plastiki już są gdzieś tam trochę poodrapane. Mhm. Ale widzę, że inaczej te plastiki są zrobione. Tak. Czy częściowe? Tak. Jest zupełnie inny design tego motocykla. To jakoś tam super na to, jak się motocykl prowadzi, nie wpływa. Aczkolwiek też ma to znaczenie, bo motocykl jest węższy tutaj z przodu, przez co łatwiej, że tak powiem, wystawić nogę do przodu w zakręcie. O, no właśnie, nie odstają te owiewki tak na bok. Tak, dokładnie. To są takie rzeczy, które też ta ergonomia też ma znaczenie. Także te plastiki to nie jest tylko wygląd, ale również trochę to, jak się czuje ten motocykl. On jest cały jest smuklejszy. Tam jak nakładaliśmy sobie na prezentacji jakby siatkę poprzedniego modelu i tego modelu, obrys, to jasno było pokazane, że wszędzie, w każdym elemencie on jest smuklejszy niż poprzedni, niż poprzednik, czyli gdzieś tam przeciskanie się między jakimiś ciasnymi sekcjami jest łatwiejsze z racji tego, że motor jest smuklejszy. Mhm. Także to są takie, wszystko to są małe zmiany, bo to są kwestie tam czasami pół centymetra, w przypadku chłodnic bodajże około 2 cm w dół, pewnie pół centymetra na szerokości, ale to wszystko jak się pozbiera do kupy, to daje fajne efekty. Nie? Generalnie ja jestem pod dużym wrażeniem małego czterosuwa. Jeździłem 350-ką, fajny motocykl, natomiast 250-ka zdecydowanie urzekła cię. Urzekła mnie, tak. Naprawdę jest takie poczucie, że prowadzi się trochę... A ja mogę się przejechać tu kawałek? Pewnie, oczywiście, nie? Prowadzi się trochę jak dwusów, czuć, że jest bardzo lekki przód i to jest klucz do tego, bo jak chcemy ten motocykl podnieść na koło przed jakąś przeszkodą, przed jakimś kamieniem, korzeniem, to on od razu, mimo że to jest 250, to moment obrotowy jest na tyle mocny, że od razu się podnosi i bardzo fajnie, płynnie prowadzi się w zakrętach, na hopkach, genialnie, no super, naprawdę. Z tych wszystkich modeli to jest mój wybór, także polecam gorąco. No nie wiadomo, czy ja dobrego wyboru dokonałem, bo jeszcze nie wiem, jakiego wyboru dokonałem. Czy motocykle mam do wyboru? No tak, to możesz... Nagrasz mnie? Pewnie, oczywiście. Jest trochę brudny, ale to tak jak to taki ma... Taki motocykl ma być brudny. Tak jest, dokładnie. Ja z niechęcią umyłem tego tutaj, ale tak nie lubię czystych motocykli. Przebite koło, ale to...
Wiesz co, on przyjechał, wczoraj go przewieźliśmy z tych testów, jeszcze nawet ani nie zdążyliśmy go umyć, ani doprowadzić do porządku, także to koło... No tak, a tutaj to samo, tylko jeszcze nie jeżdżone. Daje lepiej niż ta 350 moja od domu. O, ja naprawdę jestem pod wrażeniem tego motocykla. Nie, czułem na tym materiału. Zupełnie co innego, nie? Powiem ci, że faktycznie z tej jedynki to jakbym z SUV-a startował. No. Nie ma tego, wiesz, tego szarpnięcia, ale dwójka to już normalnie bierze, trójka od dołu bierze. No jest fajny, elastyczny i to mi się podoba, bo no nie mówię, że jest tak mocny jak kiedyś 350, bo to też nie o to chodzi. Natomiast no, w zupełności wystarczającą moc ma do tego, do czego jest zrobiony tak naprawdę. No. Szkoda, że to koło jest przebite całkiem. Rzuca tak prawo-lewo. No tak, on tak jak przyjechał... Nie tak to jak, było tu? Tak jak skończył wczoraj ostatnią jazdę testową, tak został tu postawiony, więc... Aha. Dobra, postaw go gdziekolwiek. Kurczę, jest fajny. Dobra, może... Nie, normalnie biorę. Dobra, nie wpychaj go tam, nie wpychaj, bo to i tak nie... Zaraz go bierzemy na serwis. Natomiast jak jest to koło, dobra. To jest sprzęt. Kurde. Idę zobaczyć tylko do chłopaków, jak tam im idzie. Kurde, bez powietrza pojechałeś? No. Fajnie je. Oba mają takie płaty. No, ale wiesz, no ten w ogóle nie ma. Myślałem, że trochę ma, ale jest przebite zupełnie. Szok normalnie. O Jezu! Co to jest za taki but mały? No Husqvarna, oryginalny. Wszystkie takie duże, dziadek. No, a ten mały? Chyba ktoś zrobił jedna. Ty masz Foxy, nie? Fura ci ucieka tam. To znaczy? No, Łukasz porywa. O kurde, niedobrze. Łukasz mi chce porwać motor? Serwis? Pakujemy, tak. W końcu, nareszcie. Wreszcie, nareszcie. To będzie do 6 do albo. No! Nagrywa się? No. Co masz? Tak. Poczekaj. Dobra. No, to się dobrze nie słuchaj. Jeździłem teraz na tym testach, to jest tam. No. Powiem tak, to jedzie jak normalnie dwuzrób, nie? Od dołu. Aha. Znaczy, znaczy nie. Inny dźwięk, no, czuję się po prostu na jedynce jak dwuzrób. Dwójka, trójka, to już czuję się jak na trójkę. To chodź, go załadujemy do kartonika. Zejdziesz? No.
zajęcie po trochę czasu. Dają rzeczy, bo ja już próbowałem na taki nowy. Nie da rady. Na świeżej oponie na kolejki nie pojeżdżę. Nawet jak puścimy, nie? Ja już próbowałem, nie? A to zresztą one z fabryki przychodzą, mają dwie atmosfery, to jest zdecydowanie za, za dużo, nie? I tak tu to bisa założa. A do jazdy na kole to ja mam łysą, wiesz? Ja mam komplet do zmiany. Też dlatego ten nie jest tak zużyty, bo ja zamieniałem, nie? No ale pachnie austriackie powietrze. Austriackie powietrze. Ja wiem, Kuba, wiem, żebyś chciał, żebym na kółku polatał, ale jest świeża opona. 250 AFE. Plusqvarna. To nie, nie będę. Ładujemy się. Ładujemy. Na drugi raz, jak przyjadę, już jest 15:18. Nie poganiam, ale jest. Nara, chłopaki. Nara. Na razie. Oj Robert, ty to ze mną masz trzy światy, co? Mam, nawet cztery. Ale chyba udało się. Tam by pustwarny. No to słuchajcie, jak widać, maszyna zapakowana i jedziemy. No. Wracamy do domu. Do Maka! Do Maka! A jeszcze po drodze? Do? Maka! Sportowcy do Maka nie jeżdżą. My jedziemy do KFC. Do jakiego KFC? Na kurczaki. Dobra, jak pojedziemy do KFC, to... Do KFC? Pakuje się łopata!